Och spada. Peace and love, dear Presidente. Co tu jest? Presidente, Europe has taken serious antitrust measures against several American companies. Niech to będzie. Dostajemy od US granty, więc niech będzie wina Europy i teraz zatrudnimy ludzi do podstawówki. Jakie tam jest kolejne zadanie? Beef, to nie, bo nie mamy. Trochę dziwne, że kraj arabski z nim mówi, zamawia beef. Czyli wołowinę, no ale niech będzie. Jak ile kosztuje quick build? 8 koła, trochę dużo. Ach, niech będzie. Niech stracę. Okej, zamówimy znowu jakichś ludzi do tej pracowników. Teraz budujemy college. Już uniwersytet też są potrzebne. Kolejne zadania, co to jest? Food quality. O, to już nam niewiele brakuje, to będzie szybko, łatwo osiągnąć. Wybudujemy te dwie farmy. A że mamy dużo pieniędzy, możemy robić quick build. Okej, to teraz co? Teraz przydałoby się parę domów wybudować. Jeden. Drugi. Może trzeci. Okej. Zrobimy quick build, no bo czego by nie? Przecież mam dużo pieniędzy. Okej. Przydałby się jeszcze food market. Ludzie dziś muszą kupować to swoje jedzonko. Miejsca nie ma, nigdzie. Nie, no to nie będzie z tej strony. Ile kosztuje? 500. Ach, to od razu wybudujemy. O, mamy prąd. Super, nikt nie zużywa. To w tej chwili możemy dodać kolejne ulepszenia, które kosztują przede wszystkim pieniądze, a w drugiej kolejności potrzebują prądu. Trzeba też zamówić jakichś ludzi, żeby tu pracowali. Już 1100 kosztuje. Dużo, ale jest to opłacalne. Ludzie można też włączyć klimatyzację, więc jesteśmy tropiko. Coś się zacięło? Dobrze, już jest. Pięknie. Rośnie tego dużo. Widać, ile mamy uzbieranych rzeczy do tax. Presidente, the preliminary election forecast indicates strong support for your opponent. Okej. Tax Cut Edict jest dobry na wybory, ale to jeszcze chwilę, więc poczekamy. Misji trzeba ukończyć tylko główne zadania misji, żeby ukończyć misję. Nie jest potrzeba kończyć na przykład eksport bananas. Jeżeli nie zrobię tego do końca misji, do końca elekcji wyborów, to się nic się nie stanie. Improve healthcare, to też będzie proste, bo będzie wystarczyło wybudować jeden, może dwa szpitale. A, tu prądu nie ma. Więc to jeszcze zrobimy. Wybudujemy wind turbine. Próbujemy wcisnąć. Jedna. Druga. Trzecia. Chyba mam cztery. Tu można, w tej misji można robić wind turbine. Taniej jest budować dużą elektrownię, bo ona robi pollution, zanieczyszczenia i to robi problemy. O, jest rewolucja, zobaczmy, jak się strzelają. No, nic nie widać. No, coś jest, nie ma. Mamy 5 żołnierzy, 3 rebeliantów, więc na pewno wygramy. Dobrze.
Dobrze, spieszamy znowu czas. Tutaj w tym budynku na razie nikt nie mieszka, ale to dopiero, to tylko na razie. Fish? Nie, dzięki. Z fishami nie będzie ekspert sal. Nie. O, w tej chwili mamy już za dużo, mamy 5 miejsc otwartych, więc nie możemy tej dodać, ale damy sobie close nie dysmys, żeby ją zrobić troszeczkę później, bo to jest fajna misja, prosta. O, przyszło trochę gotówki na konto. Niech się uniwersytet wybuduje najpierw. Ciemnozielenie jest zaznaczony obszar, gdzie jest dostępny prąd. Oczywiście im więcej budynków, które wymagają prądu, tym ta zieleń będzie się bardziej w pomarańczowe zamieniała. Tak samo jest, ta sama zasada jak jest w roślinności. Ciemny zielony dobry, czerwony źle. O, ktoś tam się brzydko do mnie mówi. Okej, mamy ludzi, już 10 eksportowałem 10 tysięcy. Czyli bardzo dobrze. Buduje się uniwersytet, też bardzo dobrze, już się zaraz skończy. Teraz ich poprosiłem, by wybudowali wiatraki. Się robi jeden, drugi. I znowu będzie trzeba... Będzie trzeba zatrudnić ludzi z zagranicy. 2700 dla człowieka do koledżu. Już 3000. 3300. Im więcej zamawiamy, tym drożej. Co to jest za zadanie? To będzie proste zadanie. Zatrudnić 4 doktorów. Doktorów. Mamy w tej chwili 2. Teraz robimy szpital, bo już mamy prąd. A niech będzie gdzieś tutaj. Okej, tu jest okej. Imigranci, ci zamówieni przypłyną z następnym statkiem. Garbage dump, catch all the men. Wszyscy czegoś chcą. Co jest, to prezydent, czy co? Okej, mamy jeden wiatrak. Okej, jest dobrze, dobrze to wszystko wygląda, co to jest za zadanie. Się, nie, bo tam trzeba drzewo mieć i tak dalej. To jest dużo roboty, nie mamy tak na to czasu w tej misji. Jaki? Na targowisku jest duże jedzenie, więc będzie pewnie być zadowoleni. Ile mamy pieniędzy? 20 tysięcy, jest ok. Będzie więcej. Ile tu jest? Tu mamy 30-40 tysięcy na plus. I tu jest 30 tysięcy na plus. Mówiłem, że będzie dobrze. W tym budynku możemy włączyć klimatyzację też. I w tym również klimatyzację. I tu klima. Niech będzie, jestem dobry, prezydenta. Ambassador Kring, our listeners are probably dying to know the answer to my next question. What is your favorite animal? Okej, i tu klimka. Tu jeszcze nie może być. O, może teraz zademonstruję, jak się przynosi prąd. Jeżeli nie chce się budować kolejnego wiatraka gdzieś tu dalej, można wejść w infrastructure i wybudować electric substation. Ona kosztuje mniej i buduje się gdziekolwiek, gdzie jest zielone. Czyli tu powiedzmy. I to pozwoli przesunąć to zielone pole kawałek dalej. To jest tanie, tanie to można zrobić quick build. Teraz będzie widać, jak się zielone przemieszcza. O, i teraz już można włączyć sobie tutaj klimkę. W tej chwili można zwiększyć wydobycie surowców. Kosztuje sporo, ale jest to opłacalne. Jak tam z prądem stoimy? O, jeszcze zielony jest, ok. Total power 200, total consumption 98, czyli jeszcze mamy połowę. Okay. Mamy 3 lekarzy. Zamawiamy kolejnego.
przydałoby się kilka bloków mieszkalnych zbudować. Ups, jeszcze jedno chciałem. Bloki mieszkalne czasami wyglądają inaczej, ale nie ma żadnej różnicy pomiędzy nimi. Oczywiście, jeżeli to jest ten sam rodzaj. Potem jest kilka, chyba ze 3 czy 4 różne. 47 tysięcy. Tu jest ładnie, tu jest ładnie. Dobrze, wydamy edykt, więc edykty generalne zwiększą nam naszą popularność i tu będzie happiness wzrośnie w pewnym czasie. Co jeszcze można? Może na razie za chwilę damy inne. Wybudujmy może budynki rządowe. W pierwszej misji nie są aż tak super ważne, ale są potrzebne. Zbudujmy sobie najpierw Foreign Office. Jest to do polityki zagranicznej, chociaż nie jest to budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O, nowi imigranci. Oczywiście, że ich lubimy. Jakie to jest zadanie? Smoked beef? Nie. Co tu mamy? Radio Station. No, możemy wybudować Radio Station, nie przeszkadza mi to. Przede wszystkim będzie to kosztować, a później dopiero jest to Radio Station. Znowu trzeba Blueprints, żeby wybudować Radio Station. I mamy. Na chwilę będziemy mieli. Coś jeszcze do wybudowania. Nie ma nic. To chyba też będzie trzeba wybudować budynek mieszkalny. Okej, zrobimy mu quick build. I od razu klimkę włączymy. Religion happiness nie wzrasta. Może tutaj drugi kościół wybudujemy. Okej, tu jest wszystko. Klimka jest, klimka jest. Tutaj też jest. Tu będzie quick build. Mamy pieniądze? O, dużo pieniążków już mamy, więc możemy spokojnie nimi szastać. Wybudujemy kolejny. Mamy już 3900. 4200, 4,5, czyli im więcej, tym drożej, niestety. Healthcare. Okej. Może jeszcze drugi szpital wybudujemy z tej strony. Nie będzie quick build. O, healthcare rośnie, powolutku rośnie. Co oni tu chcą? Gardens, to jest bardzo proste zadanie, można wejść Landmarks and Beauty, zaznaczyć sobie Gardens i dosłownie wybudować je gdziekolwiek, bo to nie ma kompletnie znaczenia, gdzie one są. Tu jeden, tu drugi, tu jakaś dziura, o, to się zacięło znowu. No, zmieście. Holander nie da się, ale to nie będzie. Tu to jest 1, 2, 3. Tu się nie zmieści. Może tutaj. Okej, mamy 5, misja wykonana. No tu jeszcze, żeby wcisnąć. I znowu zamawiamy lekarzy. Brakuje nam troszkę wyedukowanych ludzi, więc znowu skupiamy się na edyktach edukacyjne. A, nie ma ministerstwa niestety, no tak, trzeba jeszcze poczekać. Tu jest tyle ludzi, tu jest pełno, tu jest trochę. O, diablo mnie straszy. Może jest too many. Będzie trzeba być może. Ograniczyć, tak?
mieszkają. Wydaje mi się, że można by jeszcze jeden budynek mieszkalny wybudować. Jest górka, ciężko jest. No, się zacięło. Okej. I powiedzcie mi, kogo on przypomina? El Presidente, I am Senator Nick Richards. Brzmi tak samo, wygląda tak samo. Wygląda super. Margaret Thatcher też jest gdzieś tam za angielską. Jak się anglicy odzywają, Brytyjczycy. Pięknie wbudowany, klimka włączona. Prądu zaczyna powolutku brakować. Wanie już dwa wiatraczki, pieniądze mamy, no coś tam jeszcze jest. Fajnie, że wiatraki nie potrzebują ludzi do pracy, bo to byłoby głupie. Okej, są ludzie. Nie mieszkają ludzie. Próbowano mnie zabić, ojejku! O, wina ludzkich, oczywiście. Ruskie są wszystkiemu winne, przecież strącili nam samolot, nie? I mgłę wywołali i w ogóle z kosmitami rozmawiali, żeby to się stało. I co teraz tu mamy? Mamy overall happiness, to będzie proste do zrobienia. Wystarczy kilka małych edyktów, których nie za bardzo w tej chwili możemy. Mamy pieniądze? Mamy. No to można Chińczykom dać parę groszy. Co tu nam pytają? O, właśnie, eksport prawie. Zadaniem jest, żeby wyeksportować dobra za 25 tysięcy. To nie będzie zbytnio trudne. Pamiętacie, że wcześniej było po prostu 50 tysięcy w jednym statku. Co tu możemy wybudować? Popatrzmy dookoła. Custom Office. To jest dobry do construction. Dobrze. Tu jest skóra. Kolejne zadanie, co tu jest? Bulletin Stages, Landmarks Stages. Znowu można je budować dosłownie gdziekolwiek się chce. Nie ma to jakiegoś znaczenia, jest 16, misja zaliczona. Happiness już jest 48, a ma być 55. O, jest komunikat, że mogę budować ministerstwo, więc budujemy sobie budynek. Takie trochę podobne do tego w Warszawie, tak minimalnie, ale jest jakieś tam podobieństwo. 3600 sobie zrobimy quick build i zatrudniamy. Kogo tu mamy? Exceptional, above average, below average. O, ten jest bardzo dobry, zatrudniamy. Education. Exceptional znaczy bardzo dobry, above average, powyżej średniej, poor znaczy kiepsko. Good above, below, exceptional, below, poor, więc a, powiedzmy tego. Good exceptional. Absent znaczy bardzo złe. No tu nie ma za bardzo. Interior, więc sobie zamówimy. Defense. Good exceptional above average. O, to ten może być. A tu below, above, below, exceptional, good. Niech będzie. Niech będzie ta. W tej chwili możemy wydawać edykty. Skupmy się na nich, więc poprosili nas, żebyśmy zrobili literacy program, czyli żeby nie było analfabetów. Więc się szkolimy. O, spadaj. Nie ma ciebie czasu. Okej, w tej chwili to wszystko z generalnych, co jeszcze możemy zrobić. Damy social security, zobaczycie jak overall happiness podskoczy. Prezydente, I see that your council of ministers is up and running. Kochany wujek sam. Overall happiness podskoczyło troszeczkę. Jeszcze coś tam damy, no to nie ma znaczenia. Economy.
żeby pollutions nie było tak dużo. Co tu jeszcze mamy we spraw wewnętrznych? Okej. Okay. Żeby nie było brudno. Obronne coś? Chyba nie. Building permits, żeby kasa wściepała na moje konto w Szwajcarii. Jeszcze trzeba bank wybudować. Kolejne zadanie. Trzeba wybudować dwa apartamenty. Jako, że... A jest, trzeba znowu blueprints. Ups, nie ten budynek. Apartamenty. Stanę sobie tu. Okej. To jest priority. Co nie tu chcę ode mnie wpisz? Nie, bo ryb nie lubię. Comrade, I have a secret. O, patrzcie. Już mamy w tej chwili Happiness 39, więc jako zaakceptowany tej misji. No, szybko. Od razu będzie zaliczona. Pięknie. Kolejne punkty. Bank już prawie zrobiony. Rebel attack. I znowu mamy 5 żołnierzy, 4 rebeliantów. Będzie ok. Kolejny edykt, jaki wdamy, to jest tax cut. Jest to bardzo drogi edykt, ale patrzcie, co się dzieje z overall happiness. Jeden, o dwa podskoczyło. Spodziewałem się więcej, trochę. Okej, tu już wszystko zrobione, tu też. Jeszcze bym jeden szpital wybudował. Tu mam miejsce na szpital, zobaczymy. Tu nie, tu nie. O, tu jest, ale pewnie tu drogi się nie będzie dało. Ach, cholerstwo. A niech będzie tutaj. Wybudujemy i... Jak widzicie, też może się... Też można oznaczyć, na czym ma być skupiony. Są trzy rodzaje, więc... Więc mamy już 3 szpitale z 3 rodzajami leczeń. Okej. Powinno healthcare podskoczyć. O, miałem zbudować 3 apartamenty. Ktoś tu do mnie dzwoni, przepraszam na moment. Okej, Kasia M. Pyta się, czy się dzisiaj widzimy. No, pewnie padnie na chwilę. No jak, zapraszamy Kasiu. Chłopaki też będą. Panie Bagger, Jack Daniels jest w lodówce. Pobierzemy jakiegoś filmidła. A sąsiedzi mam nadzieję, że nie będą się skarżyć. Syn mu się nie skarży, śpi sobie, więc będzie ok. O, custom jest pokazane, super, wszystko jest idealnie. Wybudujemy katedrę może dla tego... No, co się...